Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. I w kolejnym odcineczku z mapki Unfair, tym razem Unfair Taiga. Miałem dwie inne mapeczki nagrane. Miałem zamiar nagrać dwie inne mapeczki. Horror, ale niestety jedna mapeczka totalnie odmówiła mi posłuszeństwa i wczoraj po prostu mi się nie nagrała, a dzisiaj nie byłem w stanie jej odpalić i to był FNAF. Z kolei druga mapeczka to była mapeczka horror, ale ona mi się nie nagrała. Niestety, więc mam nadzieję, że z tym odcineczkiem pójdzie wszystko spoko. Zostawcie jeszcze na starcie łapkę w górę i suba, a my lecimy z filmem. Więc tak, co tu trzeba zrobić? Open this chest now. Fajnie. Ale poczekajcie, bo coś zauważyłem. Bym sobie to zebrał w ogóle. A nie mogę. Kurde, bo mnie to ubija. Ja wpadam tutaj, bo stoję na tym dircie. To jest inny dirt. Candy, dick. Ten jakiś dziwny. Czym ja to mogę, co ja mogę tym wykopać? Ten tutaj. Kurde. Weźmiemy tę łopatę. Ja nie wiem, czemu ja ginę, jak tutaj dochodzę. Ale kurde, coś mi tutaj podpowiada, że to jednak nie ta łopata jest tym, co powinienem tutaj szukać. Kurde. Jakbym, wiecie co? Nie wiem, czy to jest dozwolone, ale ja bym sobie wziął health boosta, on by mi o tyle pomógł, że tutaj ja zginę od tych roślin. Zanim się rozejrzę po mapie w ogóle. Jesteśmy w stanie wskoczyć na tę skrzynkę, czy tak średnio? Jesteśmy. Tam są chyba nad nami są barier bloki z tego, co widzę. Więc chyba, że przeskoczymy tędy i tędy. Nie. Nie tędy droga. To może tędy. Ta roślina głupie jest, kurde. Ostatnio mi się udało przejść mapkę Unfair pierwszy raz od początku do końca, więc mam nadzieję, że nie inaczej będzie tym razem. O. Ja chyba nie mogę dotknąć tego dirtu. To by chyba na to wychodziło. Swoją drogą ciekawa mapa Unfair. Ciekawa, że pierwszy raz mogłem otworzyć skrzynkę na początku i kazali nam otworzyć. To, że nas zabiła, to już coś całkowicie innego. Kurde, bo ja bym potrzebował się w jakiś sposób wybić. Dostać jakiegoś damage'a albo coś. Tutaj nigdzie nie ma miejsca, gdzie mógłbym jakoś przejść chyba. No nie, nigdzie nie ma. Kurde. Ja nie wiem, czy te jagódki nie były po coś przydatne. Czyli tak, nie możemy dotknąć dirta. Ja bym wziął te... Kurde. Ja bym wziął tę łopatę jednak ze sobą. Bo jednak ona może nam się przydać. Nie wiem w czym. Kurde, nie na dirta skacz. Dobra, co nam to może wykonać? Wykopać. Dirt shallow. Nic. Przynajmniej te dwa typy, w sensie ani trawa, ani ziemia, to tego nie wykopie ta łopata.
Może jakieś ogrodzenie? Bo ja nie mam bladego pomysłu, co ja mogę z tą łopatą zarobić. Jeżeli by mnie coś walnęło, to byłbym w stanie przedostać się do kolejnego etapu, a tam to już wiecie. Tam są drzwi. Gdzie tu jest jakiś dirt, który się różni od innych? Może być gdzieś tam. Tylko że ja nie mam jak tutaj, kurczę, przeskoczyć, bo nie ma tu co mnie zaatakować. Chyba że tego aksolotla jakoś wykopiemy stąd. Ojcze, nie wiem czy to cokolwiek dało. Tam widzę drabinę, tam trzeba będzie pewnie zejść pod ziemię. Trzeba, tylko kurde, jak się tam dostać? Autor na stronie pisał, że mapka może nie być dokończona. Co ja dałem? Game Mode Creative. A inne polecenia? Na przykład Give Neku, nie wiem. Mineceraft. Kaktus. Dobra. I jeszcze kurde, bo ja bym musiał tutaj dostać sobie, wziąć łopatę, która pomoże mi wykopać dirta, tylko że ja nie pamiętam kodu do tego. Ja tego używałem jak robiłem mapki, swoje mapki jakieś, to używałem tej komendy, ale ja od ponad pół roku nie zrobiłem żadnej mapki i kurczę, zapomniałem tej komendy. Nie wiem, dajmy sobie jeszcze może tego Give Neku Mineceraft Sand. Sand. Ale ja nie mogę położyć, bym adventura. Game mode survival. Kurde, to mi nic nie da. I po co mi to jest teraz? Ja bym mógł chociaż to położyć, to wiecie co, no bo sama. Tutaj w ogóle znikają itemy, jak je wypuszczę. Kendik, jakiś tam dirt. Ale co mi po przekopaniu tego jakiegoś dirta, jak ja na niego nawet stanąć nie mogę. Tutaj trzeba jakieś, wiecie, wymyśleć to. Zobaczymy, czy może czegoś innego nie powinniśmy stąd zarobić, ale raczej. Wiecie co, ta mapka wygląda mi na lekko niedopracowaną. Nie gadajcie. Tu był cały czas Shulker Box? Big Brain. Big Brain, kurde. Muszę znaleźć kolejną jakąś rzecz, ja czuję, bo nie wiem do czego to ma być klucz niby. W sensie te łopaty i tak sobie weźmiemy, ale zastanawiam się do czego to miałby być klucz. Po co on by mi miał być potrzebny? Ta łopata też, ona tutaj nie jest zaklęta. Znaczy, nie, nadal jest, dobra.
Teraz uważaj i spróbujemy zobaczyć, czy tu gdzieś są. Czy ten klucz jest pewnie do tamtych drzwi, ale zanim tam dojdę, to ja muszę jakimś cudem przedostać się tędy. Tylko co ja tutaj mogę zrobić? Jeszcze utrudnieniem jest to, że kurde, nawet oszukiwać nie można. Ale jakby chyba o to chodzi w Mapa Gunfery, żeby po prostu mapa oszukiwała gracza, a nie gracz mapę. Nie możemy zmieniać game modów i te my jak dropimy, to nie wypadają. Znaczy, wiecie o co chodzi. Jak tutaj na przykład bym zniszczył sobie ten krzaczek, to zobaczycie, że z niego nic nie wypadnie. Widzieliście? Nic z niego nie wypadło. Nic na nas nie mamy, nic tutaj. Nie wiem, do czego to jest klucz. On ewidentnie jest do czegoś potrzebny, a zgaduję, że do tych drzwi. Ale tam się trzeba pierw dostać. Ja mam jakiś pomysł. Jak głupi jestem. Czyli jak one nas ukują, te jedne, to my też giniemy, fajnie. Kurde, one nas nie mogą ukuć. My musimy sięgnąć po ten klucz. Już mam strategię, mam nie przechodzić przez ten płotek, tylko wejść na niego. Wiem, co mnie zabija tutaj. A tu będzie możliwość przejścia po tym płotku? Chyba nie. Nie, czyli możemy ogólnie wzdłuż tutaj się przejść, ale nic mi to nie daje, jeżeli tu jest dalej barier blok. Mam dwa pomysły i oba bardzo głupie. Możemy wejść tędy, znaczy spróbować na tamto wskoczyć. Kurde. Najgorsze są te, co mnie tak biją. One są głupie. Kurde. Dobra, ja bym spróbował teraz. Bo tutaj faktycznie jest duża odległość. Tutaj mamy trzy kratki do przeskoczenia. Czy cztery nawet. Tutaj mamy jedną kratkę. Jeżeli ma nam się gdzieś udać przeskoczyć, jeżeli to chodzi o przeskoczenie. Ty geniuszu. Tylko kurde zginę, dobra. Wiecie co, to trzeba zrobić tak jak mówiłem, tam musimy dojść po to, nie możemy odnieść żadnych obrażeń, żeby tam móc odnieść, żeby te obrażenia stąd nas nie zabiły. Przecież nie, my wtedy nie będziemy musieli tu iść. Ja tutaj szedłem po ten klucz. Ale czyli dobrą strategię już mam obraną. Oła, jest klucz. Dobra. Teraz trzeba się przedostać w miarę szybko tam. O, tutaj. Przejść tędy. Dojść tutaj, przeskoczyć. Nie! Czemu ja się otarłem o tamten krzak? To jest głupie, że te krzaki nas zabijają i to jest, wiecie, trochę... Nie, nie możemy się do niego dotknąć nawet. Dobra, mamy klucz, wezmę łopatę i jedziemy tam.
Muszę przeskoczyć za tym krzakiem tego. Tych borówek. To są borówki czego? Nie wiem. Nie wiem jak to Minecraft finalnie nazwał. Ja wiem, że ja tego mam na survivalu dużo. W ogóle survivala nie ma od dawna. Ja wam powiem dlaczego, bo zgubiłem gdzieś odcinek na dysku. Miałem nagranych kilka odcinków w przód. Nie. Miałem nagranych kilka odcinków w przód. I zakończyło się chyba finalnie na tym, jak zaczynam przechodzić Minecrafta, dostałem się chyba do endu. Więc będę musiał teraz sobie odnaleźć tam odcinek. Kolejny to jest jak pokonuję smoka kresu. I będę musiał kolejny nagrać, bo żeby się nie wbić w nie. Ty milion IQ. A tutaj mogę coś niszczyć? No mogę. Tylko ten dirt do tego momentu. I co to mi miało dać niby? Tu nic nie ma jakby. Naprawdę dalej się nic nie da? Trzeba coś tutaj kopać. Jeżeli to mnie zabije, to ja kończę ten odcineczek. Podzielimy sobie tę mapkę na dwa odcinki. Kurde. My się dostali. Blindness, slowness. Na nieskończoność? Ty se żart ze mnie nie rób. Tutaj nie przejdziemy chyba. Nie, tu są barier bloki. Kurde, mnie wkurza to, że ja nic nie widzę. Wiecie co? Efekt. Give. Nie wiem, czy to zadziała. Jeżeli zadziała, to grunt to spokój. Health boost. Seconds i później jest amplifier, to ja bym dał seconds. A da się 999? Nie, czyli największe to jest 100 amplifier. Ale czy nam to cokolwiek dało? Nie wiem. Pewnie nam ten efekt zniknie jak zginiemy. Mamy 2,5 serduszka. Mamy blindnessa, kurde. Wiecie co, ja sobie daruję tę mapę. Spróbujemy zagrać w nią innym razem. Ja muszę od niej odpocząć, bo ją naprawdę na spokojnie rozpracować, bo ja tutaj mam 20 minut już filmu, a miejsce na dysku mi gwałtownie ucieka, więc będę kończył. Mam nadzieję, że ten filmik się nagrał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, jeszcze raz suba. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.